Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Widzimy się w kolejnym odcinku z Total War Three Kingdoms. Słuchajcie, kontynuujemy. Pojawiają się na ziemiach Tao Xian, którego chciałbym chętnie dojechać. Mogę wybrać reformę, super. To od razu możemy zacząć pięknym obrazkiem. Hodowlany majątek ziemski. Czy ja ciebie nie potrzebowałem do czegoś? Wydaje mi się, że chciałem. A wiecie gdzie ja chyba chciałem go? Tu. Majątki rolne wymaga. Której reformy? A, ciebie aż. To i tak go potrzebuję, i tak. To jest przyrost populacji, a to? 10 dochodów. Kurde, trochę potrzebuję. Chyba wolę dochód mimo wszystko popchnąć troszkę. Tak, chyba chcę popchnąć dochód jednak. Zamknijmy. Bo faktycznie mój dochód jest kiepski. Z podatków nie otrzymuję tak dużo, jakbym chciał. Pewnie musi mi urosnąć liczba ludzi, ale... cóż, będzie trzeba przeżyć. Oddajmy turę, zobaczymy co ten jeleń zrobi. Ty, pa jak mi wjechali. Blegasz? Czy atakujesz? Mam biedną armię. No dobra, no spróbuję mu zrobić tyle krzywdy, ile się dano. Co mądrego możemy zrobić? To raczej przegramy, ma dużo silniejszą armię niż ja. Niedobrze, zdobędzie moją stolicę. Boję się, że on mnie złupi, wiecie? Tego się boję najbardziej, że zostanie złupiona. No, niedobrze. Kurde, wychyliłem się, powinienem był może raszować, chociaż to by mi to dało. Byłem w ogóle po drugiej stronie mapy, więc mógł mi wjechać jak chciał. Nawet jakbym zrobił jakiegoś generała na szybko, to nie miałby on takiej siły. Wow. Mogę robić barykady jeszcze. Ty z której strony jesteś? Tu. No, on mnie zmasakruje raczej. Nie mogę tych barykad rozstawić? A, tu są barykady, okej. Okay. Mógłbym się na barykadach teoretycznie poustawiać, nie? Mógłbym się ustawić w sumie tu i tu. Chociaż tu mam wieżę. Najwyżej się wycofam za nią. Jednych łuczników dajmy tu. A drugich łuczników... dajmy tu. I niech wieża strzela. No postarajmy się mu zrobić jak najwięcej krzywdy się da. Kim ty jesteś strategiem, a ty masz czempiona. Cóż to za formacja? Luźny szyk. Pewnie pod ostrzał, nie? Się ustawia. Ty. Wieże strzelają. Nieźle z razu w tych oblężeniach PC. Zresztą brywa, ale mi będzie po wieżach już dostanę. Ta już poszła. Chyba mamy po wieży. Się wycofujemy. Ja tych barykad nie postawiłem w końcu? Chyba ich nie postawiłem. No to wychodzi. Te budowle lecą spać już. Wróg ma strzały zapalające. No uciekają. No ja no, brywają coś tam.
Chodź tędy, może im się w dupę wbijemy. Nóż widelec to pomoże. Kolejni pierzchają. Spróbujcie ustać. Spróbujemy im się wbić w dupę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest maks moich możliwości, co jestem w stanie mu skręcić. Kolejna zwiewa jednostka. Spróbuj zablokować towarzystwo. A ja łucznikami będę tutaj operował. Ci są, mają w tył wjechane. Zabitych, 12 zabitych z 63. Niby kolejnych mu pogoniłem, nie? Cóż ja mogę? Ile mu mogę zrobić krzywdy, tyle mu zrobię, no ale... Pewno siebie, wróg zaatakuje, małe zagrożenie. Pewna siebie, pewna siebie. Strzel tam zraz, żeby się ogarnęli. Obawiam się, że tego nie wygram, ale... Piechota zwiewa. Trzydziestu siedmiu zabitych, 135 zabitych, 21 zabitych. Ile mogę, tyle będę strzelał, no ale za dużo to ja tego nie porobię, nie? Chyba już nie mam strzałek. Leć tam. Idziemy się bić, no co mądrego. Ten mi wjechał. Chyba po wszystkim. Tak, no to wygląda, że po wszystkim. Przyspieszmy tylko tempo. Dobra. Godna porażka. A krzywdy mu zrobiliśmy, no co innego mogę mu zrobić, nie? Sporo pozabijałem faktycznie. Ale nic mądrzejszego tu nie zrobię. Pytanie, co on mi zrobi. I tego się trochę boję, żeby mi nie zniszczył za bardzo osady. Jak zająłby tylko, to by nie było aż takie złe, bym po prostu mu wjechał i tyle. Mam dużo konnicy, więc po prostu bym go objechał w tym mieście naokoło i tyle. Zajął po prostu, dobra, okej, okay. Nie jest tak źle. Stracę dużo hajsu. Okej. Okay. Teraz generał tu. Dobra, 50 doświadczenia dla jednostek w całej frakcji, 10 do uzupełnienia całej frakcji. Moja wiarygodność wzrasta w porzo. My teraz idziemy tu. Kurde, źle się ruszyłem. Aj, nie zrobię teraz. Teraz to ty nie masz garnizonu tu za dużo. I obawiam się, że mam po tej ziemi rolnej, bo tu mi wskoczy ten gentleman, więc ten Shen, ile ty masz tu wojska? To jest ziemia rolna, tak? Jak tu jest duży garnizon? O, nie jest zebrany niestety i tu tkwi problem. Że bałem się, że planowanie zemsty zniszczy tego dżentelmena. Kurde, wjechali mi dobrze. Wjechali mi bez mydełka, słuchajcie. Co by nie mówić. No musimy oddawać turę. Boli. Boli bardzo. Tracę ten szczęt zapewne. O nie, idziesz gdzieś dalej. Okej. Okay. Oj, nie kumplu. Spieprzaj lepiej stąd. Tutaj delegacją zajmiemy szybko. O! Ogień płonie jasno i niczego nie oszczędza. Okej. Okay. Ale żaden płomień nie jest wieczny. Pozbawiony powietrza dusi się
migocze, a potem gaśnie. O! Tyran nie żyje. O. Jednak w pełnej popiołów ciemności czają się chciwi. Intrygujące. Zhang Xiao Liu Dai wypowiada wojnę. Cao Sheng. Ok. Moja wiarygodność. Ok. Wyślij dowolną postać z zadaniem. Dostanę wiarygodności. Zabity Dong Zhao. Lu Bu przejął władzę. Wybierzemy to. Odbiłem co moje, ale ruchu już nie mam. Dobra. Co u ciebie mogę? Zrozumienie. 8 do fachowości. Eksploatacja przemysłu. Okej. Okay. Władczy majestat. Skrócenie odnawiania zdolności, okej, okay, elastyczność. To mi daje jeszcze więcej autorytetu. Fachowość, spryt, autorytet, zdecydowanie. No weźmy to. Zastosujmy. Wy się odnawiacie w dwie tury. Aha, bo jesteś ranny, o to chodzi, dobra. Nie jest ranny, rwie się do walki. Nie jest ranny, rwie się do walki. Kwipunek. Moja stolica, komanderia zabezpieczona. Ciao, ciao. Zaprzysiężony, dziedziczenie we frakcji, upadek tyrana to było. Przydzielono misję, ok. Moja wiarygodność wzrosła. Mam sporo wiarygodności, chętnie bym jej użył. Mam 70 aż wiarygodności już. A to zaczekamy, w następnej turze wywołamy jakąś wojnę z tyłu. Zastanawiam się, jak to zrobimy. Lu Bu jest sobie tutaj, który walczy z każdym. Jest kanclerzem państwa. Jest sobie ten Han, którzy są słabiutcy wobec mnie. Tu mają kilka prowincji dosłownie ci Han. Tu mają coś i ziemię rolną ma ten. To jest malutka prowincja, to też prawda. Ale bym go capnął, Jezusie. Dobra, na czym polega jeszcze wysyłanie postaci z misją? Tu jest cało. Komanderia, zadania. O ciebie chciałem, żebyś mi zbierała podatki, no. No to była chyba misja, tak? Wyślij dowolną postać z zadaniem, no tak. Planowanie zemsty na wrogach. Też fajnie. Komanderię chcę zobaczyć jeszcze, moją. Ciebie, żeby ulepszyć, potrzebuję reformę. Którą? Tę pierwszą. To będę mógł ją zrobić dopiero później. Mogę zrobić... O Jezu, dlaczego ty zrobiłeś obustronniczy włóczęgów? Ja nie wiem wcale, czy ja to chciałem. Za to straciłem poziom małego miasta, chyba nie. Okej, dobrze, bo to jest ten na otoczenie murem. I to mi odblokowuje reformę jakąś. Ciebie się zastanawiam, co ty chcesz zrobić w ogóle, kumplu. Jesteś w trybie marszu. To bym wybronił. Tego bym się bał bardziej. Ta ziemia rolna? Chociaż ona też nie jest zła wcale. Ona ma spory garnizon. W dwie tury to będzie pełno armii. Dobra, no oddajmy turę na razie, co? Nie jestem pewien tego obozu włóczęgu, wiecie? Yuan Shu będzie mógł handlować z nami. Ja mu daję wszędzie ziemię rolną. Oni mi płacą i dają małżeństwo. Nie, no... Nie chcę dawać niczego, kumplu. Wiem, że jesteś silniejszy ode mnie, ale no nie. A ty co ty w ogóle wyprawiasz? On się chyba przenosi tam. Ja bym się tam przeniósł też. Capnę cię? Chyba cię capnę. Jesteś mój. A cię miałem zaatakować właśnie. Zbunt żółtych turbanów zniszczony, wzrosła moja wiarygodność, zakończyłem moją misję. Okej, osiągnąłem poziom drugiego markiza. To nieźle, już nie jestem szlachcicem. Czy to muszę osiągnąć? Muszę osiągnąć, okej, przepraszam.
Tak, muszę zostać drugim markizem. I teraz ja bym zrobił jedną rzecz. Pokaż mi dyplomację. Dyplomacja. Zrobiłbym komuś krzywdę. Jest ten sobie Yuan Shu tutaj. Jest taki, lubuje silniejszy, Yuan Shao jest silniejszy dużo. Z kim bijesz się? Z Han, z Hongzhu lub... Ty jesteś jeszcze. Ufny dyplomata. A tu jest? Ty. Opiekuńczy mędrzec. Tobie nie mogę zrobić tej wojny ukrytej. Cesarstwo Han to jest... Wasalem jest Lubu. Ha! Słabi są już. Hej. Spróbujmy, żebyś wypowiedział wojnę. Ojemu. Spróbujmy. Nie wyszło? Ty wypowiedz wojnę jemu. Nie wyszło chyba. A tobie? Negocjuj. Chyba nie chcą. Zrób tak. I tak. Lol, jeszcze mogę wziąć od niego hajsy za to, że on to zrobi. Yuan Shao, Yuan Shu będą mieli wojnę. Ja dostanę kupę siana. Nie masz czego handlować ciekawego. No dobra, dawaj to. Hehe. Super. No i wywołaliśmy wojnę. Pajacom. Nieźle, nieźle. Dobra, teraz czas się zemścić. Czas się zemścić na tym starym dziadzie. On będzie mi spieprzał teraz. Nie! On mi ucieknie stąd jeszcze. No to dziadostwo. Ulepszamy do dużego miasta. 3000. Mamy teraz kupę siana, więc możemy to zrobić. Ciebie nie ulepszę, bo nie mogę. Koniec tury. Ja mu muszę zapłacić, ja muszę mu dać i zapraszam je do koalicji. Chyba nie, chyba odrzucę. Zwierz? Tak, on wieje tam pewnie, żeby umocnić tamte regiony. Czy tu idzie kolejny generał? A chyba powiem tak. Nie bym go capnął w jego własnym zamku, ale trochę chyba sobie nie mogę na to pozwolić. Dobra, bo większość mojej armii już jest odbudowana. Tu się robi to, więc jest nieźle. Cały czas wyczerpanie otrzymujesz, tak? Dlatego taki się słaby robisz, kumplu. Ciebie nie mogę zaatakować. Porządek publiczny mi spada, bo tu wojska wroga są. Tu porządek publiczny jest po prostu minus 33. Nie jestem pewien tego wcale. Niby produkujemy więcej żywności, ale cały czas jakoś tego nie czuję.
Powinienem był go zniszczyć. O. Silnik poziom drugi markiz. Dobra, słuchajcie, pozycja jest otwarta. Myślę, że całkiem nieźle. Ja też poczytam wasze komentarze, bo trochę odcinków nagrywam z rzędu. Zobaczymy, może w tą stronę powinienem się skierować i co. Ja bym Ignacy, wy byście wy, a to był Total War Warhammer. Nie, Total War Three Kingdoms. Widzimy się jutro. Bye.